Oto Bono, nasz królik, którego straciliśmy prawie 2 lata temu, i jego zdjęcie. To jest Memory Box, czyli pudło ze wspomnieniami, w którym przechowujemy artefakty, które należały do Bono. Między innymi kosmyk jego sierści. Tu weterynarz zasugerował właśnie, że może sporządzić taką pamiątkową rzecz, zanim go uśpi. Tu mam bobki w woreczku. Wiem, że to może wydawać się śmieszne, ale po prostu to zachowałam. Tę kartkę otrzymaliśmy od weterynarza. Została przesłana na nasz adres. Weterynarz widział mnie zapłakaną. I chyba zrobiło mu się żal. Wraz z całym zespołem napisali taką śliczną kartkę. Płakałam, gdy ją czytałam. Kolejna rzecz to jest odcisk jego łapki. To też zasugerował weterynarz. I zdjęcia. Tych zdjęć mam więcej, ale te, które zostały wydrukowane, to właśnie przechowuję tutaj w tym pudle. Dalej, rachunki za leczenie. Jego szczotka. Karta szczepień. Wszystko zachowałam na pamiątkę. Tutaj jeszcze jest numer identyfikacyjny Bono, bo Bono miał chipa wszczepionego i to jest jego numer identyfikacyjny. No, to wszystko. A to jego zdjęcie, które spoczywa.